Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, temat, który chcemy tego wieczoru zaproponować, w jakim ustroju politycznym żyjemy. Nasz gość, pani mecenas Elżbieta Barys. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pani mecenas. Nie wiemy, w jakim ustroju żyjemy, dlatego sobie taki, znaczy się, taki być temat może zakładamy. Zaczynamy widzieć, natomiast nie umiemy tego zdefiniować, prawda? Ponieważ cały czas się mówi, że żyjemy w ustroju demokratycznym. Ja co więcej, zaglądam sobie do takich informacji, no, do których na przykład młodzież zagląda na lekcjach, uczy się też o Polsce, tak? Co jest w Polsce, uczy się o przemianach. No i dzisiaj system polityczny, ustrój określa konstytucja uchwalona 2 kwietnia 97 roku, że Polska jest republiką, że mamy swoje prawa, że społeczeństwo jest obywatelskie, tak? Mamy zapewnione też i swobodę wypowiedzi, wolność i pewną godność osobistą, godność obywatelską. No więc właśnie. Ponieważ ustrój demokratyczny tym się różni od totalitarnego, że te prawa są przyznawane. Ale proszę zobaczyć na przestrzeni czasu, jak ta demokracja postępowała. Sukcesywnie zostawały odbierane prawa demokratyczne obywateli przy jednoczesnym zapewnianiu władzy, że się działa w imię tych praw. Prawda? Dzisiaj już naukowcy, filozofowie, politolodzy zastanawiają się, jak ten system zdefiniować. I otóż jeden z filozofów, Sheldon Wallen, określił to jako totalitaryzm odwrócony. Nam się totalitaryzm kojarzy z tym, że zawsze była jakaś jednostka charyzmatyczna, która wprowadzała ten ustrój, oczywiście potem te wszystkie totalitarne przejawy, które ten system przejawiał. Natomiast teraz jest inaczej. Sukcesywnie są te prawa odbierane. Państwo i władza państwowa, bo to nie mówimy tylko o Polsce, patrzymy także na cały świat. Władza państwowa w zasadzie jest rzecznikiem określonych korporacji. Tego przysłowiowego, bardzo dobrego, jak to nam mówią, globalizmu. Czyli nikogo, prawda? Jest to jakaś korporacja bez twarzy. Nie jest to ten przywódca totalitarny, znienawidzony potem za swoje działania, tylko jest to jakby korporacja bez twarzy. Mało z tego, ta władza, która jest ich rzecznikiem, ona w pewnym momencie musi też maskować swoje działania, żeby realizować te zadania. A zatem czym ona się zasłania i w jaki sposób to maskuje? Otóż głównie zasłania się public relation. Tam poprzez usta, bardziej bym powiedziała celebrytów niż dziennikarzy, bo to widzimy, oni nam argumentują, oni nam pokazują, jaka jest rzeczywistość i w jaki sposób mamy ją przyjmować. Przy tym władza działa w ten sposób, że te określone prawa, także stanowiąc prawo, zaczyna obywatelom odbierać. No chociażby prawo do godziwego wynagrodzenia, do ochrony stosunku pracy, do prawo do prawdziwej edukacji, prawo do ochrony zdrowia, czyli te wszystkie podstawowe rzeczy składające się na bezpieczeństwo ekonomiczne, które władza powinna spełniać. I później zasłania się tym, że no, na tyle nas dzisiaj tylko stać, tak? Tyle dobrze możemy zapewnić. A przy tym to maskowanie przez tych celebrytów, udających dziennikarzy, bo głównie to są tacy, którzy mają swoją argumentację i każą się wszystkim tą argumentacją posługiwać, blokują no bezpośrednio w zasadzie jakikolwiek dialog. Proszę zauważyć, jak ten spektakl teatralny, także polityczny, jest przedstawiany. Tam nie ma żadnego pogłębionego dialogu, prawda? To jest albo przepychanka, co ma budzić emocje w społeczeństwie, prawda? Albo wzajemne no,
już bym powiedziała, no, wysuwanie inwektyw wobec siebie, prawda? Co też ma zasłonić prawdziwe to, co się dzieje pod skórą, żeby budzić emocje i budzić także nienawiść. Ponieważ także naukowcy stwierdzili, że są trzy takie drogi do totalitaryzmu aktualnie, które są wprowadzane. Po pierwsze, twierdzenie, czyli relatywizm, że nie istnieje obiektywna prawda i obiektywne dobro. Prawda? Że to wszystko jest relatywne w zależności, kto co uważa za dobro i kto co uważa za zło. W drugim etapie już właściwie te niegodziwości prywatne, moralne stają się publiczną cnotą. No, bo zaczynają ci, prawda, pseudo, ci celebryci, którzy udają dziennikarze, opowiadać, że to jest ta cnota, że to masz być piękny, masz być taki, masz być tolerancyjny, sposób na życie. Masz prawo do usuwania ciąży, masz prawo do tego, no to przecież jest tam bez przerwy przekazywane, prawda? To jest trzeci krok. A trzeci krok to już jest ten totalitaryzm, czyli że dobro zaczyna być karane. I zastanówmy się dzisiaj, czy my nie zbliżamy się bardzo szybko już do tego etapu. Bo jak przeanalizujemy te wszystkie zdarzenia, najpierw pozbawiono nas środków produkcji, prawda? Środków produkcji, czyli możliwości zapewnienia pracy, rozwoju państwa, bo państwo, rozwój państwa, czego też nikt nie mówi głośno, jest wprost proporcjonalny do rozwoju i do zwiększenia populacji danego narodu. To jest wprost proporcjonalne. Im jest więcej ludzi, tym jest większy rozwój określonego państwa. Natomiast co tutaj się robi? To są jakieś ruchy zupełnie, albo się tylko mówi o tym, nic się w tym kierunku nie robi. Nie daje się szansy ludziom, żeby oni mogli ewentualnie się rozwijać także w rodzinach. O tym się w ogóle nie mówi. Przy tym się dewastuje cały potencjał wytwórczy państwa. Przecież u nas tak faktycznie 30% przedsiębiorstw, które zniknęło z naszego tutaj obszaru Polski, to było poprzez wrogie przejęcie. Przez wrogie przejęcie. I teraz władza, która powinna tak stanowić prawo, żeby takie rzeczy odbywać się nie mogły, to wręcz odwrotnie. Stanowi takie prawo, które pozwala na takie wrogie przejęcia. No dam przykład choćby firmy pana Jobka, czy pana Kluski, czy wielu innych, bo tych ludzi jest naprawdę, tych przedsiębiorców, bardzo wielka ilość polskich przedsiębiorców, którzy zostali w ten sposób zniszczeni. Przez jakie prawo? Przez prawo upadłościowe, które pozwala jednej osobie, czyli syndykowi, wycenić aktywa tak, jak jemu się to wydaje i tak je sprzedać. Prawda? Najpierw się zadłuża takie przedsiębiorstwo. Można manipulować, jeżeli zaciągnie kredyt przedsiębiorca, to on nigdy nie wie, bo żadnej stabilności nie ma co do oprocentowania tego kredytu, prawda? Wtedy się go zadłuży, no, zaczyna się problem z płynnością, wchodzi bank, zajmuje aktywa przedsiębiorstwa, wprowadza syndyka, który za grosze komu innemu sprzedaje. No, procedura wypisz, wymaluj, którą możemy pokazywać tutaj w wielu przedsiębiorstwach, jak została ona dokonana. Czyli ten potencjał wytwórczy został tak ogromnie zmasakrowany, zdewastowany tak faktycznie, że nie ma szans na rozwój to społeczeństwo, ponieważ no, nie ma pracy. I zapomnijcie państwo, że praca jeszcze kiedykolwiek będzie dobrze opłacana. Nie, bo nie o to chodzi tym ludziom. Ona nie ma być dobrze opłacana, ponieważ wtedy można manipulować takimi ludźmi.
A z drugiej strony... Tylko to pewne rzeczy zauważamy, ale pewnie chcielibyśmy też tą rzeczywistość zmieniać czy przemieniać, żeby rzeczywiście to był dobrze, sens pracy, dobrze, ale wysiłku. To jeszcze nie wszystko, bo teraz musimy powiedzieć, dlaczego nie zmieniamy. Dlaczego my nie zmieniamy? Ale ktoś powie, że niewiele od nas zależy, tak? Ludzie nawet do wyborów nie idą, bo mówią, że... Dlaczego tak mówią? Dlaczego tak mówią? Bo zawsze się zadaje pytanie, dlaczego? A dlaczego tak jest? A dlaczego tak... Otóż od samego początku, jak powiedziałam o tym relatywizmie i tych trzech krokach do totalitaryzmu, zaczęto maskować to wszystko, czyli i to, tą likwidację tego potencjału wytwórczego państw, także cały ten system podatkowy, który funkcjonuje w państwach, to jest ewidentnie lobbystyczny, działający na rzecz wielkich korporacji, a nie małych przedsiębiorców, a nie rozwoju państwa. I to mówią profesorowie, ekonomiści i oczywiście to jest faktem. Dam też taki przykład, który w ustawie okołobudżetowej jest w tej chwili przygotowywanego budżetu, tego typu rzecz dotycząca także rolnictwa. Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że to wszystko jest właśnie maskowane tą bezrefleksyjną rozrywką, prawda? Tym mówieniem, że oczywiście my możemy wszystko osiągnąć, tym hura optymizmem, który wszędzie, prawda, bez refleksji żadnej, czy to faktycznie nas stać na taki optymizm, tylko ciągle się to wtłacza, dzień po dniu to się wtłacza, no i tą właśnie, tą kulturę, tą rozrywkę zupełnie bezrefleksyjną. Te talk show, tam różne te historie. No i jest, trwa zabawa, prawda? No po co się wysilać, po co myśleć o państwie, po co myśleć o swojej przyszłości, kiedy ja się teraz bawię? Tylko pani, to tak jak właśnie u prawda, Huxleya, Piękny, Wspaniały Świat, gdzie on twierdzi, że my się przyczynimy do tego, że będziemy tak osaczani, że to państwo korporacyjne pożre nas od środka. Tylko może być tak, że będziemy mówili, że to jest takie jakieś sterowanie ręczne, tak? Ktoś steruje, ale jak sięgniemy do tej transformacji, bo tak mówiliśmy o tym, zanim doszliśmy, tak, do Okrągłego Stołu, bo wielu odnosi się, tak, Okrągły Stół, ogromne osiągnięcie roku 89, to były strajki, które spotkały się ze stanem wojennym i takie dociążenie, tak, rząd no nieszczęściem, Rakowskiego, pomysł... Nieszczęściem pomysł, naszym, tam, wracając do historii, do Okrągłego Stołu, to było to, że nie było pomysłu na system ekonomiczny. Nie było pomysłu. No i zjechali się panowie, najpierw Milton Friedman, to jest guru ekonomii liberalnej ze Stanów Zjednoczonych i potem Sachs, który jego tutaj zastąpił. No bo tutaj zaraz pytanie się rodzi, co wpływa, tak, na to, że ten ustrój jest możliwy, i czy nie? I szukano wykonawcy. Przecież w Polsce szukano, kto to ma wprowadzić. No jest cały wielki zbiór literatury poświęcony tej doktrynie szoku, czyli właśnie tego typu przemianom, nie tylko w Polsce, bo to dotyczy całej Ameryki Południowej, to dotyczy tych tygrysów azjatyckich, jak skończyli, prawda? W tej chwili próbują Chiny rozebrać w taki sam sposób, tylko Chiny trochę mądrzej działają, ponieważ Chiny nie przekazują obcym swojego majątku wytwórczego, tylko swoim kacykom, oczywiście komunistycznym, ale lepiej, że to są swoi niż są obcy, prawda? Bo obcy patrzą, żeby wydrenować pieniądz z tego państwa, a państwa dzisiaj, należąc do tych organizacji światowych, czyli WTO, prawda, to one nie mają wpływu na przepływ kapitału, żadnego, z żadnej osłony. I takie państwo można bardzo szybko zniszczyć, bardzo szybko zniszczyć. I to jest cała doktryna na ten temat wymyślona. Wolny wybór się nazywała ta książka Miltona Friedmana, już kiedyś tu na antenie to mówiłam, którą przeczytał pan Balcerowicz w jedną noc i stwierdził, że trzeba iść w tym kierunku.
Z tym, że teraz to już w ogóle się w tym kierunku nie idzie nawet, ponieważ tam chociaż była ta doktryna czystej ekonomii, człowiek w ogóle w tym nie uczestniczył, człowiek był jako przedmiot rynkowy, tylko traktowany w tej całej doktrynie, to teraz jest jeszcze i oczywiście ważny był pieniądz, czyli ten monetaryzm, żeby pieniądz miał odzwierciedlenie, jakąś wartość. Ale od momentu, gdzie w Stanach Zjednoczonych odłączono złoto od dolara w 71 roku, zrobił to Nixon, no to w tym momencie zaczął się druk pieniądza. I teraz proszę zobaczyć, jaka jest dzisiaj sytuacja. Drukuje pieniądze Fed, prawda? Jak na tej maszynce, te pieniążki z gry do monopolu. Drukuje Europejski Bank pieniądze poprzez wykup obligacji w tych bankach, które są zadłużone, a dla ludzi nie ma nic. Dla ludzi nie ma nic. I jeszcze za te drukowane pieniądze potem pożycza je tym państwom, które mają problemy. Te państwa nigdy nie są w stanie tego spłacić i my też nie. My też nie, żeby była jasność. I wtedy są im odbierane dobra naturalne, przechodzą w ręce tych korporacji. Wszystko to, co ma wartość w tym państwie. Poprzez tę niby pomoc finansową, która płynie do poszczególnych państw. No tylko, pani, nam się podobno udało, tak? Ta jakąś transformację przeżyć po tym roku 89, no niby wchodzimy w demokrację. W jakim momencie my dzisiaj jesteśmy, tak? Bo pytam się o tą rękę, że ktoś może sterować, czy może wykorzystywać tą sytuację, którą mamy polityczną wewnątrz państwa, jakąś naszą słabość i prowadzić nas w którymś tam kierunku. To nie jest teoria spiskowa, tylko właśnie... Nie, no to są fakty. My nie musimy już w tej chwili żadnej teorii spiskowej snuć, ani pobudzać wyobraźni, prawda? Ponieważ mamy fakty. Mamy fakty. Zadłużanie państwa ponad miarę, tak jak my czynimy w tej chwili... Ale w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi to niewiele, tak? No ale my nie mamy maszynki do drukowania pieniędzy. My nie mamy Fedu, który drukuje pieniądze na potrzeby, bo nam nie wolno. My jesteśmy otoczeni w taki sposób, tak samo nie wolno Grecji, tak samo nie wolno Hiszpanii, tak samo nie wolno Portugalii. Natomiast oni mogą, prawda, drukować. Może drukować Europejski. Po co? Żeby jeszcze bardziej uniezależniać. A jaki jest tego cel? Cel jest taki, że państwa po prostu nie mają mieć żadnej mocy, żadnej siły, ani politycznej, ani wytwórczej, ani gospodarczej. O to chodzi. Wtedy będzie można zunifikować wszystko. Cała unifikacja prawa, która przechodzi przecież do nas i z Unii Europejskiej, ale także ze świata wcześniej, prawda? No to po coś jest robiona. To nie dlatego, że ona jest taka piękna i wspaniała, bo wiemy, ile istnień ludzkich poprzez tą może doktrynę... Może być, że tak jak w socjalizmie pod sztandarem równości, tak? Równo dla wszystkich i coraz więcej. No teraz nie tylko równo dla Polaków, równość, ale... i braterstwo. Tak, równość w całej Europie, raczej, tak? Raczej w tym kierunku. I rzeczywiście, czy tak jest, tak? Czyli my jesteśmy, no nie wiem, naskazani, że ktoś będzie jak gdyby nami kierował, a my będziemy się tylko musieli dostosowywać. No tylko, że nawet gdyby to szło ku dobremu, to można się dostosowywać, bo dlaczego nie, prawda? Jeżeli to by miało powodować rozwój tego państwa naszego i w jakiś sposób obywatele lewica, mieliby... Lewica, bo za lewicę wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówiła, że będzie nam lepiej, tak? No, wszyscy raz mówili, kolejni robimy wszystko, żeby że będzie było lepiej, tylko albo ci ludzie nie mieli zielonego pojęcia, albo robili to celowo. No, są tylko dwie te możliwości, nie? Ja uważam, że wtedy Unia Wolności już wiedziała, o co chodzi, jaki system to jest, no bo przecież ten system wprowadzony był w całej Ameryce Południowej, które już było widać efekty, jakie są, prawda? Potem w Azji, w Chinach zaczęło się to, tylko tam poprzez partię komunistyczną zaczęło się to dziać, bo tam też Milton Friedman zawitał, prawda, z swoją koncepcją. Oni odpuścili niby kwestie liberalnej, trochę zliberalizowali gospodarkę, ale właśnie oni co mają?
mają kontrolę przepływu kapitału i mają to, że po prostu nie sprzedają tego na zewnątrz, prawda? Tylko trzymają to jako swój potencjał wytwórczy. No i jeszcze przecież właściwie dzisiaj Stany Zjednoczone, gdyby nie drukowały tych pieniędzy, to już by były całkowicie zależne od Chin, bo tyle obligacji USA, jakie mają Chiny, to nie ma nikt, prawda? Ale to też można jednym ruchem zlikwidować. O czym się już też przebąkuje mocno, że trzeba wrócić do silnej waluty, prawda? Czyli opartej na parytecie złota. I wystarczy jeden ruch. I wszystko się przewróci na nowo. Także, że tutaj prognostykiem można być, ale póki co tak zostały władze, rządy państw poprzez właśnie pożyczki od tych korporacji finansowych pozbawione możliwości działania, że póki co niestety będą z naszych podatków pieniądze szły do tych korporacji. Bo one idą, prawda, na wsparcie banków. One nie idą na nic innego. No, czy w Grecji pożyczają Grekom, czy to dostaje któryś Grek albo na edukację, albo na zdrowie? Nie. To dostają banki i głównie zachodnie, które tam funkcjonują. One dostają te pieniądze, bo one mają stratę z tytułu pożyczek, które dawały. Więc trzeba im te pożyczki w tej chwili spłacić. Dlaczego? Bo one szantażują rządy, że jeżeli one upadną, to cały system ekonomiczny na świecie się wywróci. Tylko pani mecenas, my pewne rzeczy, czy rządzący pewne rzeczy mogą przewidywać, tak? Takie pożyczanie w nieskończoność, patrząc na to, jak się gospodarka układa konkretnego państwa. I teraz ta sytuacja w Polsce, tak? My też widzimy pewne symptomy, w którym kierunku my idziemy. Czy my się zupełnie, czy całkowicie uzależniamy ekonomicznie, prawda, finansowo, czy my i na czym możemy budować też silne państwo. I teraz jakie, no nie wiem, pani mamy, że mamy demokratyczne, tak się nam mówi, że jesteśmy w demokratycznym państwie. Pani mówi, że są już takie wątki, tak, że mamy odwrócone totalitaryzm. I teraz jakie fakty u nas by oprócz tego, co pani wymienia, że gospodarka tak ani inaczej się ma, za pracą ludzie też muszą wyjeżdżać. No chociażby to, co przemawia, że jakikolwiek inna argumentacja, chociażby taka jak moja dzisiaj, jest traktowana jak jakaś, jeżeli ludzie tak myślą, albo wiedzą, albo czytają i wiedzą o tym, co się dzieje w ogóle na świecie, to się traktuje jakąś drużyna dziwadeł, prawda? Jakiś, no co, nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Tych ludzi się w ogóle do dyskursu żadnego nie dopuszcza. Nie dopuszcza się także w mediach do sensownego dialogu, bo tam jest ex-katedra, mówi minister finansów, tak będzie i tak będzie dobrze, prawda? Nie ma żadnej dyskusji. I on nie występuje jako adwersarz, prawda? Jakiejś innej myśli, jakiejś innej opcji, tylko on ex-katedra mówi, tak będzie i tak ma być. I tak jest dobrze. Tylko to też jest po linii, że jesteśmy rządzącymi, otrzymaliśmy zaufanie, dlatego my wiemy, co jest dobre i dlatego nikt nam nie będzie mówił albo podskakiwał, tak można powiedzieć, czy rozkazywał, żebyśmy się uginali. Bardzo często jest taka, można, no dobrze, retoryka wypowiedzi, dobrze, chociażby premiera, czy, że no nic, ale zastanówmy się. Z drugiej strony nie będzie żadnych rozwiązań siłowych, tak? Solidarność może się upominać, bo jest tu źle, tu, że te reformy nam się nie podobają, te, że w ten sposób nie można, tak? A premier wyjdzie i tutaj może... No to wróćmy minister do podstawowego pytania. Czy władza jest środkiem, czy władza jest celem? Bo to dzisiaj na to pytanie trzeba odpowiedzieć. Jeżeli władza jest środkiem do rządzenia takiego, żeby obywatele w miarę mieli to bezpieczeństwo ekonomiczne, którego nie mają, prawda? Z tych przyczyn. No to znaczy, że władza jest celem samym w sobie, mieć władzę. Czyli jaki to jest system?
No czym się kieruje? Jaki system się tym kieruje? Że władzę za wszelką cenę. No system totalitarny, prawda, tym się kieruje. To nie demokratyczny, bo demokratyczny przyjmuje różne opcje, różne dyskusje, różne spojrzenia na problemy konkretne, poszczególne, czy całościowo w danej populacji. Natomiast jeżeli się z góry przesądza, że tak ma być, no to niestety zbliżamy się do bardzo mocno do systemu totalitarnego. No chociażby przykład tej telewizji, prawda? Ten przykład weźmy. Czy to nie jest przejaw właśnie tego, że zbliżamy się do totalitaryzmu, że trzeba wyłączyć jakikolwiek inny przekaz myśli, bo ten przekaz przeszkadza do tego celu, jaki jest wymyślony. Ponieważ on przedstawia problem inaczej. Czyli jest tym dziwadłem, prawda, który trzeba zlikwidować, zniszczyć. Czyli co to, znowuż wracamy do tego trzeciego punktu, jakim jest, że zbliżamy się do totalitaryzmu, kiedy dobro jest karane. Bo to jest kara. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że prawda dzisiaj jest karą. Będzie karana, a za chwilę jeszcze będzie bardziej karana. Zresztą nie tylko w Polsce, bo także na świecie daję przykład tego młodego Marines, który przekazał informację do tego Wikileaks, żeby się ludzie dowiedzieli, o co chodzi. Dzisiaj siedzi w ciężkich kazamatach, bez poduszki, jest faszerowany, antydepresant. To jest demokratyczne państwo. To jest demokratyczne państwo. Czy takiego państwa chcemy? Ale my z kolei znowuż omamieni tą drugą stroną, tym blichtrem, tym tandetnym materializmem, tą produkcją masową, którą nabywamy, prawda? Technologią, która jest kontrolowana, musicie państwo wiedzieć. Także nauka jest kontrolowana, żeby społeczeństwo nie poznało pewnych osiągnięć. To wszystko jest pod kontrolą. To co to jest za demokracja? To jest już, zbliżamy się do Orwella, czyli do państwa totalitarnego. Tylko też pani mecenas, my pewne rzeczy stwierdzamy, tak? Bo to jest, jakie fakty, można powiedzieć, jakie fakty przemawiają w tej rzeczywistości, w której żyjemy, że no, możemy wysnuć takie twierdzenia, że no, mimo że mamy demokrację, to widzimy symptomy tego, że to trochę wygląda na totalitaryzm. Odbierane prawa do wolność, mamy słowa. Ojciec powiedział, mamy wolność słowa. No proszę zobaczyć, ustawa o zgromadzeniach. No za chwilę mamy Święto Niepodległości. To co to jest to dla wolności? Dyscyplinarne zwolnienie dziennikarzy, którzy odważyli się napisać inaczej niż myśli establishment rządzący, czyli władza. Mówi się, że muszą mieć podstawy do tego, żeby tak napisać. Przepraszam bardzo, od tego jest prawo prasowe. Prawo prasowe to reguluje. Nawet jeżeli gazeta napisze nieprawdę, to jest artykuł, który mówi o obowiązku sprostowania, a nie o zwalnianiu dyscyplinarnym ludzi. No to po to przyjęliśmy te standardy, niby demokratyczne, żeby ta wolność słowa mogła być rozwijana, a tak tylko będziemy, jeżeli ci ludzie, którzy myślą inaczej, albo są zesyłani na banicję i w ogóle w mediach publicznych nie mogą funkcjonować, ani w komercyjnych, bo wielu dziennikarzy zostało wypchniętych, prawda, poza zupełnie funkcjonującą opinię, prawda, publiczną, która powinna żyć, a ona żyje tylko tym jednym trybem. To jest następne prawo, które zostaje zabierane. No, albo karanie dziennikarzy, prawda, karanie dziennikarzy, obraza władzy, prawda, ten przepis karny. No przepraszam bardzo, jeżeli jest wolność słowa i krytyki, to ja mogę krytykować także władzę. Władza, niech, jak twierdzi, że ma tą władzę od większości i rządzi, to dobrze, niech ona se tam rządzi, ale ja mam prawo ją krytykować. Też nowelizowane jest prawo o radiu i telewizji, prawo telekomunikacyjne w momencie, kiedy w zasadzie proces cyfrowy, jeżeli chodzi o telewizję naziemną, się już prawie że skończył, czy rozstrzygnął. Oczywiście, tak? Oczywiście. Mamy ewentualnie cztery miejsca jeszcze, ale też nie wiadomo, czy ktoś podejmie te działania. Tu już jesteśmy w tym trzecim etapie, że to jest kara za prawdę, kara za dobro,
bo publicznie już funkcjonuje co innego. Publicznie już to jest tak zwana, jak to naukowcy mówią, dystofia, czyli w stosunkach społecznych panuje zło, prawda? I tu już jesteśmy na tym etapie, że jakiekolwiek przejawy prawdy, dobra, uczciwości będą karane, po prostu będą karane. A jak my nie przestaniemy zachłystywać się konsumpcjonizmem, tą właśnie bezrefleksyjną rozrywką, tym tandetnym materializmem, bo to, co dostajemy... Znaczy, pozwalamy sobie na takie uzależnianie. Ale oczywiście, siebie, ale to jest celowo robione, tylko że my musimy mieć refleksję, do jakiego stopnia można się temu poddać, prawda? Żebyśmy nie poparli już zupełnie w ten... Bo przecież jak czytamy, no to przecież wszystko jest dobrze. Ludzie żyją dłużej, coraz piękniejsi są, bo mogą sobie operacje plastyczne robić, mają tam różne kosmetyki, tu będziesz piękniejszy. Przecież to tylko idzie z tej telewizji, tam nic innego nie idzie. Żadnej innej refleksji sensownej nie ma. Jak raz kiedyś się pokażą jakiś teatr sensowny, jakiś spektakl teatralny, no to jest naprawdę raz w tygodniu. A reszta to jest właśnie tego typu rozrywka. Talk show'y tam i te różne rzeczy. Pani minister, chciałem jeszcze pytać jeszcze o prawa. Zmiana w prawie teraz i przed akcesją do Unii Europejskiej też bardzo wiele było naszych praw nowelizowanych. Tak, my jesteśmy może trochę na bieżąco, jeżeli chodzi o prawo telekomunikacyjne. Prawie 700 stron zmian. To nie, że już mamy to prawo, tylko do prawa telekomunikacyjnego. I teraz jaki to ma wpływ, czy może mieć wpływ na to, czy my się czujemy bardziej czy mniej w państwie demokratycznym, czy co więcej, czy nasze prawa są chronione, tak? Bo prawo czy konstytucja ma zabezpieczyć mnie jako obywatela, a rząd ma stać na straży tego, żeby te moje prawa były respektowane, żebym ja mógł czuć się bezpiecznie, tak? Mówimy interes państwa, ale on się odbija w interesie każdego Polaka. Ale jeżeli jego celem jest tylko władza, to on nigdy nie będzie stał na straży interesu tego obywatela. Teraz można powiedzieć, celem jest budżet dla my to, jesteśmy to, traktowani jak przedmioty. Po prostu w tym systemie i ekonomicznym, i w tym systemie politycznym, który się kształtuje, który jeszcze tak ostro u nas niestety nie jest odczuwalny, jak na przykład w innych państwach, które już to widzą. Taki dziennikarz hiszpański, on podczas Daniel Estulin się nazywa, młody człowiek. Muszę powiedzieć, że jestem zafascynowana jego działalnością, ponieważ bardzo mocno też śledzi to, co się dzieje w świecie, wyjeździ z wykładami po świecie na ten temat. To on twierdzi, że po nieobecności swojej półrocznej w Hiszpanii on swojej ojczyzny nie poznaje. On mówi, że będzie musiał wyjechać, bo po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Napady, kradzieże, rozboje. No jest, mówi po prostu strasznie. Strasznie jest. Mówi, to nie jest to państwo, w którym byłem pół roku temu. Przecież pół roku to nie jest aż taki czas, prawda? A my się bardzo mocno do tego wszystkiego niestety zbliżamy. I my musimy mieć świadomość potem, jak się bronić. Co oni mówią, ci wszyscy filozofowie? Dlaczego to ludzie powinni wiedzieć? Bo po co my mówimy? No, media te, prawda, celebryckie, jak ja je nazywam, bo tam co piękniejsza pani, prawda, jak coś mówi, to już jest prawie, że nie do podważenia, prawda? Nie, oni mówią, że to jest, że ci wszyscy, co mówią inaczej, no to jakieś w ogóle oszołomstwo kompletne i w ogóle nie jest... Tylko może być, pani mecenas, że my czujemy, tak? Że może być naród, zdrowy naród czuje, jak powinno być. Nie, ale my wiemy, wiedzą to także ludzie na świecie. To nie tylko my czujemy tutaj. To czują też ludzie na świecie i ludzie o tym piszą i o tym mówią i starają się przekazać. Dlaczego on mówi, że ludzie powinni o tym wiedzieć? Bo jak przyjdzie ten okres
rzeczywistego totalitaryzmu, to my musimy mieć armię ludzi, która jest świadoma, jak się bronić. Jest świadoma. I dlatego on właściwie całe swoje życie poświęca temu, żeby jeździć od państwa do państwa, dawać wykłady, pokazywać, co na przykład na takim posiedzeniu Bilderbergów, w którym uczestniczył pan Rostowski, się zamierza, w jaki sposób następne państwa mają być redukowane, jeżeli chodzi o państwowość i o narodowość. Bo przecież tego nam nikt nie mówi. Oni się spotykają z wielkim biznesem, z korporacjami, te całe konferencje Bilderbergów. Czy przyjechał pan Rostowski i powiedział coś, co się tam działo? Nie, bo tam nie jest... będzie mówił o szkoleniu. Nie, ale bo tam jest zakaz. Jest armia, która chroni taką konferencję. Jest wyłączony hotel, do którego nie wolno wejść i nikt nie ma prawa zarezerwować pokoju. Dziennikarze z BBC tam oczywiście mogą gdzieś tam na obrzeżach tych hoteli i tylko krzyczą do tych szefów tych korporacji, cześć Kenneth, cześć taki, żeby ich w jakiś sposób starać się być może nakłonić do jakiegoś słowa. Im nie wolno mówić, co tam, o czym tam jest mowa. I proszę zobaczyć, z takiego państwa jak Polska jedzie minister finansów na takie spotkanie, na taką konferencję. To jest 120 osób największych korporacji finansowych i przedstawicieli rządów na świecie. O tym już wiadomo, struktura jest jasna i wiadomo. Tam się omawia zadania ich na następny rok, bo co roku jest takie spotkanie, co należy zrobić, żeby doprowadzić do określonego celu. I my o tym w ogóle nie, my nie mamy żadnej firmy o zasięgu globalnym w Polsce, a przedstawiciel rządu jedzie na tego typu spotkanie. I pytam się jako obywatel, ja chcę wiedzieć, przepraszam, co minister mojego rządu robi na takim spotkaniu, o czym on z tymi korporacjami rozmawia. Bo ja jestem zaniepokojona, czy na przykład nasze złoża gazu czy innego nie będą w jakiś sposób przekazane. I w jaki sposób to mają być poprzez zadłużenie. Ja jestem zaniepokojona, ja bym chciała taką odpowiedź uzyskać, ale ja od nikogo nie uzyskuję, po raz trzeci na ten temat mówię. A czy media publiczne, czy media komercyjne wspomniały chociażby o tym spotkaniu? W ogóle ani słowa na ten temat. W ogóle ani słowa na ten temat. A potem my się dziwimy, że pewne zdarzenia następują. Przecież wiek ten i wiek XX i XXI, no to jest ewidentne niszczenie Kościoła. To widać na całym świecie. To my stajemy się, w końcu się spełni ta trzecia tajemnica fatimska, bo to już zaczyna funkcjonować bardzo ostro. Także my naprawdę... Czy pani zauważył tutaj to redukowanie naszych praw, naszych... No to jest redukowanie, prawda? Jeżeli ja nie mam wyboru, jeżeli ja nie mogę, bo na przykład ojca nie było, ojciec był na pielgrzymce Ojca Świętego, a w TVN24 był znowuż program Imperium Ojca Rydzyka, prawda? No i te same powtarzane co kiedyś, bo nic nowego tam nie powiedziano. Specjalnie to wysłuchałam, bo chciałam się dowiedzieć. Wręcz z tego wynikało, że no jest jeden przedsiębiorca sensowny, który potrafi coś zrobić i wykorzystać nasze zasoby naturalne, prawda? No bo tak myślący człowiek oglądając to, oni próbowali to oczywiście w krzywym zwierciadle pokazać, ale to się po prostu nie udało, bo efekt był taki końcowy, jak ktoś myślał, no że no to są konkretne osiągnięcia, prawda? Nie mamy tego w drogach, nie mamy tego w naszym w innych przedsięwzięciach gospodarczych, a tu można zrobić. Co więcej, nie jest tak, że to państwo wyasygnowało coś. Dokładnie. Za to, państwo za to nie płaci. Prawda? Państwo, Unia nie płaci. No więc, przepraszam bardzo. Także próbowano znowuż w tym czasie właśnie, jak ojciec dyrektor był... Przed dzień pielgrzymki, tak, to próbowano to wytransmitować, żeby być może zdziałać coś, no to co to jest? To co to jest? To nie jest działanie właśnie w tym kierunku.
No i, bo cóż można powiedzieć, jeżeli ktoś tworzy i udaje mu się utworzyć wyższą szkołę, udaje mu się utworzyć przekaz medialny, ja tak, ja społeczny. Ja myślę o tym demokratycznym państwie, tak o tych prawach, gdy zaczynamy liczyć. Mamy nowe rozdanie, jeżeli chodzi o telewizję. My nikomu nie mówimy, że nie miej, prawda? Możesz mieć. Chcesz mieć trzy miejsca, cztery, stać cię, proszę bardzo. Ale jak może być, że jedni mają cały multiplex, prawda? Telewizja Polska no, powinna mieć, bo niech pełni oczywiście swoją misję publiczną, niech pomaga się rozwijać państwu. No to dobrze, ale podobno cały multiplex, czyli jest 8 programów. Kolejni mają po 3, 5, a jeżeli dodamy jeszcze czwarty multiplex, to może być, że 8, albo 2, albo 13 kanałów. A my prosimy, zwracamy się o jeden. Nie chcemy niczego za darmo. Tak? Przy okazji się pytamy, dlaczego teraz się ale podnosi gdyby opłaty, się nawet czy kierowano tym, co w Stanach, to w Stanach jest tego typu telewizja, prawda, która jest, funkcjonuje na multiplexie i jest właśnie tą religią, takim telewizją katolicką. No jeżeli tylko na przykład oni przedstawiali to tak, że to jest oszustwo, że my mówimy tutaj, że się odbiera widzom możliwość oglądania. I proszę zobaczyć, jaki to jest język sofistyczny. Bo jeżeli się jest na multiplexie... Czyli ja mam 13, ty nie masz żadnego i tak, ty masz prawo. To jest masz raz. Prawo. Ale drugie, jeżeli jesteś na multiplexie, to ma ten widz odbiór za darmo, tak, prawda? A jak ma, chce odbierać satelity bądź z kablówki, to musi płacić, prawda? Musi płacić. Może być tak, że no, za kablówkę tak, a co do satelity możesz mieć ograniczone możliwości odbioru. Możesz też mieć ograniczone możliwości odbioru. No więc to jest ich język, ten sofistyczny, że jest część zdania jest prawdą, natomiast druga część zdania jest zaprzeczeniem tego, Pani co jest pierwsze. Mamy telefon, odbierzemy naszego słuchacza czy widza. Bardzo prosimy. Dobry wieczór, witam panią i ojca. Prosimy bardzo. Pamiętacie państwo ten potworny szum medialny? Jan Kobylański, donator Radia Maryja, szef UPSAU i Ameryki Południowej, więzień obozów koncentracyjnych szmalcownikiem, który miał wydawać Niemcom rodzinę żydowską. Obmawiono go antysemityzm, bo powiedział, że ambasadorowie we wszystkich krajach obu Ameryk nie są Polakami. W 2005 roku Kobylański podaje do sądu chyba 18 dziennikarzy z pierwszej ligi, w tym Michnika. I co się okazuje? Żadnego dowodu, a Michnik i inni zasłaniają się rzekomo głupią tajemnicą dziennikarską, argumentując, że przecież to antysemita. Proces nieskomplikowany, wyrok mógł zapaść tylko jeden, ale myślicie państwo, że wyrok zapadł? Nic z tego. To jest Polska przecież. Przez 6 lat sąd przeciąga prostą sprawę tylko po to, aby w tym roku się przedawniła, bo przedawniła się w tym roku i cisza w mediach. Tylko wyborcze, że skończył się proces z Kobylańskim, podejrzewanym i tak dalej, i tak dalej. No proszę powiedzieć, czy to nie jest bezczelność? Ja uważam, że no stuprocentowa. Jeszcze mam do ojca właśnie prośbę, bo jestem miłośnikiem Poloneza Ogińskiego i słucham go często, w internecie przestawiam i znalazłem pod właśnie tą melodię Poloneza przepiękną melodię chyba powstańców jeszcze z XIX wieku. Może ksiądz zapisze, szukać trzeba na YouTube pieśniary zespół Polonez Ogińskiego. To oczywiście w polskim języku tego nie znalazłem, ale Białorusini śpiewają to po polsku. Coś pięknego, po prostu tak melancholijnie piękna piosenka. Ja z środka tylko zacytuję. Kościół na górze stoi tam, biegałem doń w dzieciństwie sam, z błękitu nieba, z blasku słońca mi śpiewają słodko aniołowie i przemawiali ojcowie święci do mnie tam zambony i koiły mnie kościelne dzwony. Boże, dodaj nam sił, Boże, bądź miłościwy, Boże, chroń nas przed wrogiem, Boże, wskazuj nam drogę, tam, gdzie czarujący krajobraz, gdzie najpiękniejszy w świecie las i rzeki czekają na nas, stąd płynie do nas życia czas, tam jest ojczyzna, tam jest nasz kraj, do ziemi swojej powinniśmy powrócić, pieśń do ojczyzny zna cały świat, wirując w niebie niby ptak do kraju, lecz gdzie jest ojców dom, gdzie czeka na mnie miła i kochana, to zawsze mi oddana, tam, gdzie polonezem każda księżycowa noc zaczarowana. Panie Coś Tadeuszu, jeżeli pan może, na nasz adres radio@radiomaria.pl wysłać to nagrane, linka więc ja do nas wejść, tak, na powiedzieć, YouTube, że do mnie, ja postaram się o to, żebyśmy może, jeżeli będzie to możliwe, i taką pieśnią podzielili się na antenie. Jest na YouTubie zespół pieśniary z Białorusi, Polonez Ogińskiego, po polsku nie śpiewają,
To coś przewidzę. Panie Tadeuszu, mówię, będzie łatwiej, jeżeli pan przyśli nam linka, tak? To dzisiaj w ten sposób mówimy do siebie, prześlij, a ja zobaczę i spróbuję to, znaczy to można być udostępnić, tak, słuchaczom Radia Maryja. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu, za słowo. No rzeczywiście różnie się dzieje, tak? Tu właśnie pan poruszył jeszcze jeden problem, który też ja chciałam poruszyć, to też jest jednym z przejawów tego odwróconego totalitaryzmu. To jest właśnie to, że mamy prawo, ale nie mamy sprawiedliwości. Czyli mamy lex, nie mamy jus. Jeżeli państwo nie ma sprawiedliwości, który jest ostatecznym celem prawa, ostatecznym celem w ogóle tworzenia prawa jest sprawiedliwość. Cała przestrzeń afer, tak, które się jest sprawiedliwość. Pojawiły. Jeżeli nie ma sprawiedliwości, to takie państwo niestety gnije się, rozkłada. Niestety. A tutaj na każdym kroku to widzimy. Jak pójdzie biedny obywatel, prawda, do sądu, to on tam sprawiedliwości nie uzyska. Bo to mamy tych przejawów, tych programów pokazujących masę tego typu rzeczy, prawda? No chociażby telewizja tutaj, fundacja, która poszła do sądu, przedstawia argumenty merytoryczne. My się merytorycznymi argumentami nie zajmujemy. My tylko patrzymy, czy jest przestrzeganie prawa w postępowaniu administracyjnym. Co więcej, pani mecenas, można powiedzieć, że o dziwo bardzo szybko pierwsza sprawa poszła. Teraz będziemy pewnie długo czekali, odwołując się do wyższej instancji. No, a wyższa instancja niestety jest też opanowana w określony sposób, ponieważ ja już z jedną sprawą też byłam w tym sądzie, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Dotyczyło to wielkiego mistrza Loży Narodowej Polskiej. No i wiem, jakich wyroków się tam można spodziewać, mimo że też były głosy odrębne, stanowiska odrębne sędziów, ale... To za mało. To za mało. Mamy telefon, także prosimy. Oczywiście nie możemy generalizować, że wszyscy pracujący w wymiarze sprawiedliwości, ale jeżeli idzie taka tendencja i taka polityka i taki public relation od władzy, to tak też zachowują się inne instytucje, prawda? Jeżeli instytucjonalizujemy zachowanie właśnie niemoralne, zabijanie, prawda, no różne inne niegodziwości, stwarzamy jako państwo z tego instytucję chronioną pod tytułem tolerancja, no to niestety nie możemy się spodziewać, że sąd, który ma obowiązek zgodnie z KPK dążyć do prawdy obiektywnej, on do niej dążyć nie będzie, bo tu na górze mamy relatywizm, który wyklucza prawdę obiektywną. No to wszystko się niestety łączy i tak to, na to trzeba patrzeć całościowo. Nie można tylko wybranych historii, tylko trzeba patrzeć całościowo, jak to oddziaływuje potem na inne instytucje państwa, jak one funkcjonują, jak one się zachowują. Także to wszystko ma swoją wymowę i dlatego o tym tu mówimy, żebyśmy rzeczywiście w pewnym momencie się nie obudzili, bo no proszę państwa, no a cóż... Nie wyjaśnia się właściwie żadnych spraw. Dostajemy informacje, to było samobójstwo, koniec, kropka, prawda? Nic nie mamy wyjaśnione. Jakie procedury były zastosowane, czy rzeczywiście to śledztwo było naprawdę rzetelne, czy nie. Nie wiemy tego, prawda? Dziękuję. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Krzysztof Kiel. Chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego dzisiejszy program oraz obecną w studiu panią mecenas. Dziękuję. Bardzo ciekawy ten temat. Oczywiście jestem politologiem zawodu, także takie kwestie spędzają mi sens powiek. Jeżeli chodzi o demokrację, to sądzę, że po 1989 roku mieliśmy raczkującą demokrację w Polsce, aż do 2005 roku, bo w latach 2005-2007, przynajmniej ja tak odczuwałem, kiedy PiS przejął pałeczkę władzy, mieliśmy pełną demokrację. Natomiast po 2007 roku, czy w 2007 roku, wtedy, kiedy Platforma wygrała te wybory i doszła do władzy, nastąpił regres, czyli cofnęliśmy się do 1989 roku.
To po pierwsze. Po drugie, o Platformie niektórzy mówią, na przykład niektóre partie jak SLD mówią, że to są konserwatyści. Inni ich nazywają liberałami. Ja nie sądzę, że byliby ani to nie są ani konserwatyści, ani liberałowie, tylko neoliberałowie. Bo tak nie zachowują się liberałowie. Nawet liberałowie tak nie prywatyzują majątku i pozbywają się majątku polskiego, tylko neoliberałowie. I to jest bardzo źle, bo w XXI wieku, i to jest bardzo złe, bo w XXI wieku o sile państwa będzie, znaczy siłą państwa będzie gospodarka. Nie kto ile ma głowic nuklearnych, na przykład jak Rosja, która ma ileś tam tych głowic nuklearnych. Zresztą świat w tej chwili dysponuje nad zabijalnością. Moglibyśmy wysadzić planetę Ziemi i inne planety w powietrze. Tylko kto, jaką będzie miał gospodarkę. A ta gospodarka jest w ewidentny sposób teraz niszczona przez Platformy. Pozbawiają nas przedsiębiorstw, pozbawiają nas miejsc pracy, zmuszają do emigracji. No jak to jest, proszę państwa? I co? I oni chcą się dostosować do Unii Europejskiej, zrobić nas tanią siłą roboczą? Nie. Nie dostosują się do Unii Europejskiej, bo Unia Europejska się w końcu rozpadnie. Unia Europejska w tej chwili dogorywa. My o tym jeszcze nie wiemy, proszę państwa. Oni chcą, żeby wysprzedać polski majątek, zniszczyć Polskę, to znaczy, żeby Polska po prostu była zarządzana przez ludzi bogatych. Panie Krzysztofie, czy pan ma jakieś pytanie? Bo ja bym chciała panu odpowiedzieć, jest pan politologiem, to ja proponuję, bo na pewno pan się jeszcze rozwija w tej dziedzinie, żeby jednak zastanowić się, czyim rzecznikiem jest jakakolwiek władza. Obojętnie, czy pan się przyjrzy władzy polskiej, czy pan się przyjrzy władzy amerykańskiej, czy władzy chińskiej, czy władzy niemieckiej, niech pan przemyśli ten problem i do czego on zmierza. Wie pan, bo jeżeli będziemy tylko wyprzedają, to oni na każde tego typu argument znajdą kontrargument, który nam wytłumaczy, że tak powinno być i że to jest w naszym interesie jeszcze na dodatek, bo sami my sobie nie potrafimy poradzić. Albo będą nas straszyć, że my musimy na przykład oddać coś, co jest nasze, no bowiem wtedy ani sojusznicy się nie odezwą, jak ten straszak, bo przecież straszenie ludzi to jest następny element, który się pojawia już w tym dwudziestoleciu różnymi, teraz terroryzmem, prawda? Teraz pokazujemy Iran jako tego Goldsteina z Orwella, prawda? Który nas straszy codziennie w telewizji i jakie to jest zagrożenie dla świata. Fabrykę uzdatniania uranu, o tym, że oni budują, wiedział już George Bush i Międzynarodowa Agencja Atomistyki, którą zgłosił Iran do nich, że taką fabrykę buduje. Teraz pół roku przed uruchomieniem takiej fabryki, o czym doskonale oni wszyscy wiedzą, trzeba zgłosić do tej agencji, że się uruchamia. Wtedy przyjeżdża kontrola i patrzy. Nie, ale trzeba straszyć, bo jakiś straszak musi być. Wtedy, jeżeli ja straszę obywatela, ty uważaj, bo tu mogą być ataki antyterrorystyczne, a to od tego, a to od tamtego pochodzące, no to wtedy mogę co robić? Zakładać podsłuchy na telefony. Jesteśmy właściwie w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o inwigilację obywateli w różny sposób. Zezwala się na przykład na tego typu rzeczy, bo my jesteśmy tak inwigilowani, jak jeszcze nigdy nie byliśmy, za komuny tak nie byliśmy inwigilowani, jak teraz jesteśmy. W różny sposób. W tej chwili jeszcze założą kamery, jak do sklepu wchodzimy. Wiedzą, jakie my mamy przyzwyczajenia, co lubimy, czymś i na tym idzie gra. To jest ta manipulacja. Jeżeli mamy rozpracowanego człowieka, jego psychikę, jego funkcjonowanie, jego cechy osobowościowe, a także fizyczne, no to wtedy możemy odpowiednio oddziaływać. I to jest ta manipulacja wielka, która jest następnym krokiem do totalitaryzmu. I trzeba by, wie pan, trzeba to wszystko jednak bardziej zgłębić. To nie jest wszystko takie proste, że tam jakaś Unia Wolności, czy jakaś Platforma, czy jakiś...
co to jest rzecznik, kogo to jest rzecznik, dlaczego on tak działa, po co on tak działa i jakie interesy on w konsekwencji, czy jego celem objęcia władzy jest tylko władza. Bo nawet tutaj myśmy tak przed programem rozmawiali, jakie prawa się zmieniają, czy co jest nagłaśniane, czy co może być wykorzystywane tak, w tej przestrzeni życia naszego społecznego czy politycznego, a jak naprawdę idą, czy jakie zmiany się dokonują i czy one są rzeczywiście takimi demokratycznymi, tak, czy my się możemy czuć bezpiecznie. Bo niektóre rzeczy jak gdyby są specjalnie nagłaśniane czy pokazywane. Oni nam mówią, że to wszystko jest dla naszego bezpieczeństwa, czyli inwigilacja telefonów komórkowych, prawda? To skanowanie nas w różnych miejscach, chociażby na lotniskach, bo zagrożenie przed terroryzmem, prawda? Teraz jeszcze w tych supermarketach te kamery, które będą patrzeć, co kupujemy, jak. No przecież to jest odbieranie prywatności. To jaki to jest mój interes, żeby ktoś znał wszystko, co ja robię, jakie ja mam przyzwyczajenia żywnościowe, jak ja działam. No wtedy, jeżeli stwierdzą na przykład, to już jakbyśmy w pełnym totalitaryzmie, że jeżeli stwierdzą, że część populacji Polski na przykład ma takie przyzwyczajenia żywnościowe, no to wystarczy w tą żywność zamieścić takie substancje, które będą szkodzić. Można? Można. Mamy telefon. Drugie na przykład straszenie to tymi różnymi epidemiami, a to ptasia grypa, a to świńska grypa, a to jeszcze... No, to jest też po coś robione. To jest po coś robione. I zaraz idzie za tym ustawa. I u nas również. I przedsiębiorcy, bójcie się, bo dzisiaj tak. Padacie wy, jutro inni. Tak, ale na przykład za tymi wywoływaniem tych epidemii przyjęto ustawę w tym roku w Sejmie. Wszyscy głosowali zresztą za tą ustawą, że już nie minister zdrowia będzie ogłaszał epidemię, tylko inspektor sanitarny. Do tego stopnia, że jeżeli stwierdzi, że jest zagrożenie epidemią, to państwo musi kupić szczepionki, a obywatele muszą się poddać. Jeżeli się nie poddadzą, to będą przymuszani do tego, żeby się poddać szczepieniu. Czyli i nie musi orzekać o tym lekarz, czy ojciec jest zagrożony na przykład tą epidemią. Wystarczy, że to jest pielęgniarka bądź inne zawody medyczne. No to, i to nie jest ograniczaniem. No ja mogę, najwyżej mogą powiedzieć, nie wychodź, będziesz w domu siedzieć, bo jesteś zagrożeniem. Ale czy ja muszę się poddać, żeby mnie ktoś szczepił? A jak nie, to przyjdzie z policją i na siłę mnie zaszczepi. I my przyjmujemy takie prawo przyjmujemy. To są kroki, które idą, ewidentnie to jest ten odwrócony totalitaryzm, sukcesywne odbieranie praw demokratycznych. Prosimy bardzo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja pozdrawiam księdza bardzo serdecznie i panią mecenas też. Przykujcie, jestem w Czechosłowacji, proszę księdza u córki, bo wyszła za mąż za Czecha. Ale chcę powiedzieć, że oni są zaprzyjaźnieni z taką rodziną węgierską. I teraz na Węgrzech tak się zmieniło na dobrze. I ten pan jest też adwokatem, ten przyjaciel mojej córki i mojego zięcia. I tam... Proszę księdza, dlatego się tak dobrze zmieniło, że oni ze wszystkich stanowisk, ja przepraszam, że to mówię, ale to jest prawda, ten pan jest adwokatem, ja mogę podać nazwisko, wszystko, wyrzucili wszystkich, proszę księdza, Żydów. Nie ma. Oni się żalą tam absolutnie ze wszystkich stanowisk, tylko fachowcy są zatrudnieni i to rodowici Węgrzy. I chcę powiedzieć, że byłam, ponieważ syn mój w Austrii pracuje, byłam w Austrii. I widziałam przemówienie, nie pamiętam, jak się ten pan nazywa, z takim Freidlichem mi mówił syn, jakaś ta partia, ale taki przystojny mężczyzna. Na Keperplatz w 10 Bezyrku głośno mówił o tej Unii, że 96% pieniędzy unijnych idzie czarnymi kanałami. Nie wiadomo gdzie, to jest rozkradane. Oni sobie budują podziemne, proszę księdza, miasta całe. Miasta, nie tylko, że co, oni są na wszystko przygotowani. Jesteśmy tak okradani, a w ogóle ten Węgier, to się śmiał,
że Polska jest pod okupacją żydowską. Pogorszył się pani odbiór. Pani Ireno, ja prawdę tak... mówię. Pan Jezus powiedział, mówcie prawdę, prawda was wyzwoli. Pani Ireno... Więc ja mówię prawdę, proszę księdza. Dziękuję. Pójdź świadkiem. Dziękuję. Ja może nie jest pani do końca świadkiem, bo musiałaby pani być na Węgrzech i w rządzie. To wtedy mogłaby pani powiedzieć, że tak, wiem z pierwszej ręki i tak dalej. Co do tego usuwania takich czy innych, to też może ktoś nas posądzi, że jesteśmy przeciwko komukolwiek, ale tam też wydaje się robiono, Orban robił porządek z tym, żeby ludzie nie szkodzili, tak, bo też tak, a nie inaczej ten ustrój wyglądał, tacy, a nie inni ludzie byli za państwo odpowiedzialni, chociaż ich czyny pokazywały, że za nie są odpowiedzialni, albo jak gdyby dewastowali. I tutaj pewnie nie jest to proste, pani mecenas, tak wziąć i poprzesuwać. Teraz, że my na przykład przesuniemy pięciu w tą, pięciu w tamtą, bo tak naprawdę zależy wiele od świadomości, od tego, na ile my będziemy czuli sprawę i że interes państwa to jest to, 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 a nie przesuwanie w lewo czy w prawo, czy mówienie, że winien jest Grek, prawda, Żyd, Niemiec czy Francuz, ktokolwiek i jak będziemy mieli 10 Greków, to trzeba ich usunąć, bo oni są czemuś winni czy Żydów. Ale na przykład, ponieważ... Narodowość to jest tylko narodowość, prawda? I w różnych narodowościach są ludzie i dobrzy, i źli, prawda? Natomiast jeżeli ktoś należy do organizacji, która wymusza tego typu przysięgę, że najpierw on musi realizować to, co ona mu zleci, a dopiero potem inne polecenia i kandyduje jako przedstawiciel określonej grupy społecznej, to ja się nie zgadzam. I dlatego ja bym chciała wiedzieć, czy na przykład kandydujący do jakiejkolwiek instytucji państwowej jest masonem, czy nie jest masonem. Czy ma jakieś zobowiązania, które ponieważ może... już Piłsudski powiedział, ponieważ jego też podejrzewano, nawet pisano w gazetach, że był masonem, i on powiedział, że on nigdy, on przysiągł zresztą kardynałowi, że on nigdy by się nie zapisał do takiej organizacji, która poleca mu robić co innego niż to, co leży w interesie narodu polskiego. I teraz proszę zauważyć, Norwegia. Norwegia się rozwija, nie jest w Unii, rozwija się świetnie, sobie radzi, ale Norwegia przyjęłam ustawowo zapis, że mason nie może pełnić żadnej funkcji publicznej, czyli nie może być policjantem, nie może być sędzią, nie może być prokuratorem, nie może być w rządzie. Tam był minister zdrowia, wyrzucono go ze stanowiska. Dlaczego? Dlatego, że ich funkcjonowanie jest podległe zupełnie innym zasadom, wcale nie działającym dla dobra obywateli, wcale nie działającym, bo choćby przypomnimy sobie masonerię okresu międzywojennego, która już jeździła do rządu Kierńskiego, żeby nas oddać w ręce Sowietów, prawda? No to widzimy, czy to było w interesie Polski, czy to w interesie Polski nie było. I ja na przykład, kto należy do jakiegoś tajnego zgromadzenia tego typu jak masoneria, czy Bilderberg, czy inne, to ja bym chciała wiedzieć, czy on jest członkiem tej organizacji, bo wtedy wiem, w zależności od tego, czy on służy loży francuskiej, czy loży szkockiej, czy innym ekonomicznym tym, to ja wtedy wiem, kim on jest i jak on będzie sprawował władzę. Natomiast my dzisiaj w ogóle tego nie wiemy. I w Norwegii to wykonano, prawda? Anglia próbuje też to zrobić. Tam Izba Reprezentantów przyjęła takie rozwiązanie. Natomiast Izbą Lordów jest gorzej. Ale przecież Kennedy powiedział to krótko przed śmiercią. Wyraźnie się wypowiedział, że to jest zło, które niszczy i gospodarkę, i niszczy wszystkie inne rzeczy. To jest jego ostatnie przemówienie przed wyjazdem do Teksasu. Także, że mówię, to, jeżeli, gdyby to było, była to demokracja, ale ja już mam świadomość, że my już nie żyjemy w państwie demokratycznym, tylko zbliżamy się do, poprzez ten odwrócony totalitaryzm, do totalitaryzmu. Bo te fakty, o których mówię, no, od nas za tym przemawiają, prawda?
W związku z tym Orban podjął taką próbę przeciwstawieniu się temu wszystkiemu, temu złu, tej dystofii, prawda? On się podjął. Jest na pewno ogromnie ciężko Węgrom. Ogromnie też jest ciężko ludziom uwierzyć w pewne rzeczy, bo jeżeli chociażby no, pierwszego lepszego się spotka, albo patrząc po sondażach, no co jest dobrze, mam wolność, mam rozrywkę, na to mnie stać, na to mnie stać, jest okej, prawda? Tylko nie zastanawia się, jakie będą za chwilę konsekwencje, że ja się cieszę na razie i się bawię, prawda? I właściwie współdziałam z tymi, którzy do tego totalitaryzmu zmierzają. A to są tylko właśnie te przejawy. Także ja myślę, że tego świadomość jest, bo skoro i naukowcy się już tym zajmują i próbują definiować tą kwestię, to znaczy, że ona funkcjonuje, prawda? Że ona jest obecna i ona jest obserwowana nie tylko w naszym państwie, ale w innych państwach również. Dziękuję. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam bardzo krótkie pytanie. Prosimy. Halo? Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dobry wieczór. Ja mam pytanie bardzo konkretne i krótkie do pani mecenas, ponieważ znane na pewno jest pani określenie sprzeczność interesów. W okolicy wyborów prezydenckich we Francji usłyszałam po raz pierwszy o czymś takim, że minister skarbu Niemiec, pan Schäuble, jest jednocześnie ministrem skarbu Unii Europejskiej. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, ale jeżeli tak, to czy nie jest to zagrożenie dla poszczególnych państw w ten sposób, że ten pan wykorzystuje informacje, mając dostęp do wszystkich państw dla swojego własnego państwa? Przecież jeśli prawnik podejmuje pracę w jednej instytucji, z tego co wiem, nie wolno mu pracować w drugiej, żeby nie wykorzystywał wiedzy z jednej strony na drugą. Czy tutaj jest tego rodzaju analogia i czy to jest na przykład jakieś niebezpieczeństwo również i dla nas, dla Polski? Wie pani, może też być inaczej, a że jeżeli to jest władza, która ma zaufanie, to funkcjonowanie w tych dwóch organach może być także lobbingiem na rzecz tego narodu, prawda? Jeżeli przedstawiciel, minister finansów jest jednocześnie, funkcjonuje w tych obszarach unijnych, no to przede wszystkim wie na bieżąco, co się dzieje i może działać na korzyść swojego państwa. No ale to musi być tego typu przedstawiciel. Gorzej jest, jak na przykład, i to nasi wiceministrowie finansów, zaczęli także pracować w takim banku, który się nazywa Goldman Sachs, który jest przyczyną nieszczęść Grecji i innych państw, także poprzez wykup obligacji na rynkach wtórnych i tak dalej. No to jest następna by trzeba było następny wykład poświęcić temu. No właśnie, bo tutaj się rodzi też pytanie, jak to jest, że na przykład ktoś był ministrem, na przykład wiceministrem finansów, czyli ma określoną wiedzę o gospodarce, na przykład polskiej, a później staje się doradcą. Czy ktoś jest premierem, później zostaje no nawet zajmują stanowiska, doradcą, tak? Stanowiska w zarządach tych banków. Ale o co im... To jest zresztą Goldman Sachs, to jest tego typu bank, który werbuje głównie takich ludzi. Ze wszystkich rządów. Dlaczego? Dlatego, że on ma informacje, bo jeszcze... A my się możemy jakoś chronić? No bo właśnie prawo, tak? No prawo, jeżeli ja nie chcę w państwie, żeby wszyscy wiedzieli, jaki jest przepływ kapitału, co się w ogóle dzieje, no to ustanawiam takie prawo, które pewne stawia bariery. Jeżeli nie stawiam, no ale to zaraz oni powiedzą, że to jest antydemokratyczne. Ale dobrze, gdyby jeszcze z kolei ta władza, ten były minister finansów poszedł pracować do tego banku, a władza była rzeczywistym reprezentantem narodu, dla którego władza jest tylko środkiem dla działania dla tego społeczeństwa, a nie celem samym w sobie, no to wtedy ona nie będzie dawać informacji, co się dzieje na rynku polskim, jeżeli chodzi o waluty, prawda? Ale jeżeli u nas jest tak, dlaczego oni zatrudniają? Bo oni już wiedzą, że poprzez korupcję można dotrzeć do aktualnie rządzących przez tą osobę, którą oni zatrudnią w tym banku,
tak jak pani mówi, tego tam ministra. No i on będzie wyciągał korupcyjnie tą informację, która tego państwa dotyczy. To jest stała metoda tego funkcjonowania. Myśmy przyjęli przecież ten bank tutaj na rynek polski jako dealera obligacji państwowej po wielkiej aferze w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze Barack Obama oddał do prokuratury, bardzo szybko się wycofał, bo to jest po prostu, jak to mówią wszyscy, to jest bank, który może robić wszystko. Zniszczyć każde państwo, może robić wszystko. Także myśmy go przyjęli dopiero 2 lata temu jako dealera naszych obligacji państwowych. No i teraz nie wiadomo, no, dlaczego na przykład prezydent Niemiec, ten Wolf, musiał odejść. No, tam wymyślono, że tam miał jakiś kontakt. Ale on powiedział krótko, że obrót obligacjami państwa na rynku wtórnym jest przestępstwem. No i to się już przestało podobać, prawda? Bardzo dziękuję, pani mecenas. Szczęść Boże. Dziękuję. Drodzy państwo, gościem dzisiaj była pani mecenas Elżbieta Barys. Dzisiaj temat, który założyliśmy sobie, w jakim ustroju politycznym żyjemy. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze po 21.45 na antenie Radia Maria. Będziemy temat kontynuowali.